Amen. 30 października 2019 roku. Kilka myśli na temat 13 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, wersety 22-30. Kto wejdzie, kto zasiądzie w Królestwie Bożym? Problem zbawienia. Ktoś anonimowo zadaje Jezusowi ogólne, szkolne pytanie. Ale odpowiedź Jezusa jest bardzo konkretna, angażująca. Starajcie się, usiłujcie. Jezus nie mówi ogólnie o zbawieniu, ale mówi zawsze o zbawieniu konkretnych osób, Jego słuchaczy. Nie jest ważne, ilu będzie zbawionych, ale ważne, kto będzie zbawiony, na jakich warunkach będzie zbawiony, co trzeba zrobić, aby to zbawienie osiągnąć. Dla kogo jest zbawienie? Zbawienie dla Żydów, dla narodu wybranego, dla synów Abrahama, dla obrzezanych? A może zbawienie dla tych, co poznali Jezusa, co z Nim jedli i pili, co słuchali Jego nauczania? Jezus mówi jasno, jest brama sprawiedliwości. Sprawiedliwość, jedyne kryterium, jedyny warunek, by wejść do Królestwa Bożego. Ci, co dopuszczają się nieprawości, dopuszczają się niesprawiedliwości, czy to dzieci Abrahama, czy uczniowie Jezusa, czy przybyli ze wschodu, zachodu, północy i południa, jeżeli dopuszczają się niesprawiedliwości, będą wyrzuceni na zewnątrz. Królestwo Boże jest królestwem sprawiedliwości. Brama sprawiedliwości to wąska brama. Popatrzmy, że przechodzi przez nią Jezus, nauczyciel sprawiedliwości. On zmierza do Jerozolimy. Przejdzie przez wąską bramę tajemnicy krzyża do zmartwychwstania. I tą drogą i nas prowadzi do Królestwa Bożego, do Królestwa Sprawiedliwości. Amen.